Witamy w kolejnym potężnym materiale z serii Warhorse Baterka 1 kampania multiplayer, ze mną Edwin. Siema. Trzeci chapter, druga mapa z trzeciego chapteru, to jest już ścieżka dobra. 14 odcinek z tej serii i już piąte podejście do tej mapy. Nie możemy sobie poradzić. Może no piąte, może nie, bo kilka kraszy i tego typu rzeczy było. No tak efektywnie to może trzecie. Czy czwarte. No nie, bo tam czwarte. Wywaliło, to trzecie. Trzecie. Będzie trzecie, jak się lepiej poczujesz, to dbam o twoje morale, dobrze. Niech będzie trzecie, chociaż cóż. Zobaczymy, czy to ta wersja mapy. O, muszę pobrać, czyli dobrze jest. No i mapa zmodyfikowana pod multiplayer, boty z kopalniami. Będziemy grać krasnalami na 4 boty orki, 2 boty orki w sojuszu, a 2 nie. Tak, no jest to ciężka mapa, bo wiadomo, gra krasnalem, no to niełatwa rzecz. Dlatego zawsze jak grałem solo, to raszowałem tą mapę, żeby nie musieć się rozbudowywać krasnalem. Wszystko. Niby tak. Zagram troszkę inaczej. Zrobię jedną wieżę u ciebie i fajnie było, jakby się obudował, bo ona będzie bardzo cenna, będzie strzelać ogniem. Seeking an old sage. To jest dobra wersja. You dwarves should know your way around the mountains. Can you guide us? We can indeed. The mountains are treacherous, full of monsters and hidden dangers. Only a dwarf could see you through safely. You'll have to camp most of your army down here, though. Taking that many humans up into the dark walls, it's likely half of them would wander off a narrow path and get themselves killed. We'll set up camp then. I suggest we strike out into the dark walls early in the morning. Dobra, lecimy. Ofensywnie tym razem. Coś do wypełnienia, wiesz? Ale ja tą wieżę u ciebie mam zrobić, no chyba z przodu w miarę. Aye, sir.
Dobra. Tu bym ją postawił. Szybkie te trzy, nie. Ebać, to nie jest dobry pomysł. Dobra, graj wokół tej wieży. W sensie ją tam jakoś zabuduj, żeby ona nie stała z przodu. Łaskawie ja? Nie. Zabuduj tą wieżę, żeby mówię, żeby ona nie padła. O kurde, raszowanie handlu? Ciekawa idea. Zbieram na sumie jakąś armię. W sumie z tej wieży bym mógł tak robić. Czekaj, co? Dobra. A, mi kamienia brakuje. Yes. Forward. Muszę po prostu szybko kolejne tiery robić. O, tu jest kamień. New armies are available. If you say so. No, na razie jest gitara. Idą. Z której strony? U mnie. Dobra, broń tej wieży. Masz kamienia? O, mnie też idą. Niestety zaczęli mi surki niszczyć tym razem. No, na mnie też idą. Co to było? Krąg ognia zwierzy. No, ale niepotrzebnie tak.
Jak? Ładnie tam zabił. Idą na ciebie od dołu jakby. A tu, no o kurde, sporo ich. No, na mnie teraz się zaczynają te ataki. Nie dasz tam radę. Dam? Biegacze ogarnęli. Problem jest to, że nie mam surków. Brakuje mi kamulca najbardziej. Za to mam zaraz te cztery. Ta jedna wieża powinna tam ładnie orać. Zaraz mogę berków robić i berkowie do wież to będą naprawdę już potężni. O, mogę robić berków. Atakują znowu. Masz pan coś kamienia? No, handel już mam. W sumie ja też już mam, a nie ogarnęłem tego, że już mam. Dobra, 9 wież to już jest okej. Okay. Przy tylu zostaniemy. No, atakują pajace. Dobra, kolejni atakują. Te ataki jakby mniejsze teraz. No, takimi mniejszymi grupami i atakują. Nie no, idą, ale już się tak nie snowballują jak poprzednio. O, te wieże 55 obrażeń, kurde, no na wszystko inne niż orków by robiły robotę. Ha, zaryzykuję i przejmę Hero kopalnię. No te 5 by się przydało. Nie ma Research complete. An enemy hero has been. O, w końcu. A, czyli oni się tam po prostu leją tym razem pomiędzy sobą. No i idą na mnie teraz. U mnie jest git.
Na razie. Nie, tak to nie, ale bardziej zabuduj te wieże. Bo teraz to wystarcza, ale to zaraz to będzie za mało. Dobra, ja klikam te 5. Let's go. Kto wygra, biegacz czy ork? No biegacz przegrał, był na piwie, miał 12 kombata. A ork miał kombata 7. Ech. No, idzie na mnie duży atak, bardzo duży. Z bohaterem. Przyślę duszki. To niech ten, niech podejdą do wieży, a ich skręguje. Nie, dobra, ta wieża. Ta wieża robi robotę. No nie, no biegacza mi zabili. O kurde, teraz tu na mnie idą, już miałem tych giantów. Balisty. 8 expa. Dobra, latam gryfami, coś im już poniszczyć. Jest git. Ci berserkerzy się strasznie długo robią. Minus jest taki, że jak pójdę w smoki, to nie mam leczenia na nie. O, murki za złoto. Wrażeń jest. You have too many men. You have too many men. Dobra, jakoś teraz póki co te asalty trochę mniejsze są. Że bot przyśle nietoperki. Właśnie przysłał. Wykrakałeś. Ale nie, znaczy na szczęście to są chyba nietoperki czarnego bota, które lecą atakować tych innych. Na razie jest okej, okay, powiem szczerze. W sensie atakują, ale się odbijają. Te też mało mają tych zwykłych orków. O kurde, gryfy mi padną. Dobra, to lecę sobie. Lecę po kopalnię. Nie dałem rady te gryfy. O, jaki atak we mnie teraz. A oni się leją przed naszą bazą, widzisz? No to tam się leją, tak. Przed naszą bazą. Dobra, więcej wiesz, musi być. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, dziewięć. Dobra. Niestety padły mi gryfy i my building surrender attack. Czyżby mi gdzieś tierem znowu przejmowali?
Co, ty nie masz żadnej armii w tej chwili? Mam dwa gryfy. Mam i wszystko mam we wieżach. Coś tam mam. I robię krasnoludzkich lordów. Właśnie, dlaczego ja nie mam biblioteki? O, u ciebie w bazie nawet to jest miejsce. O, mogę robić smoki. Właśnie kliknąłem. O, a ja zapomniałem o buffach do kurz. Fajnie. Takie nie za mocne te kusze. Ale żadna mi nie padła. Cóż. Dobra, mam krasnoludzkich lordów. To znaczy, że już jest dobrze. Bardzo mało tych orków jest. Ja mam wrażenie, że oni się naparzają przed naszą bazą. O, tu słychać naparzankę, no. Po prostu tak się złożyło, że oni się tutaj naparzają, widzisz? Są zieloni i czarni. No, się bardziej biją ze sobą niż z nami teraz. No właśnie. Więc mamy czas, wykorzystajmy go dobrze. Na sen. Nie no, tak to nie. Tiera znów buduję. O, na mnie idzie. Jakiś atak. Research complete. O, podoba mi się zasięg tych balist moich. 24, dobre. No dobra, klikam te 4, jak już jest tak dobrze. A ja te 5. Znaczy, a ja smoki z drugiego gniazda, przepraszam, bo te 5 już mam dawno. Ale te balisty mnie ciorają, jak to mam. Nie, 7. Znaczy, jedna masz ściek. Lag był, ale się odcięła na szczęście. Oni się pomiędzy sobą naparzają, widzisz? Spotykają się w tym miejscu przed twoją bazą. I moje balisty ich zabijają. No. Ale na mnie niestety atakują, no ale na mnie teraz jedni atakują, a nie we trójkę. Metalu nie mam nagle. Co daje tam biblioteka? Co tam są? Mam to robić? No do zasięgu dla maszyn, na przykład wafy. Jakbyś chciał, żeby... Nie przekonałeś mnie. I jeszcze ten, że dalej strzelają jednostki. O, są pajace. Czekajcie, ja mam mitril? Kurde, mitrilu nie mam. A mitril to bym zrobił. Kurde, smoki takie średnie, bo nie mamy leczenia. Trzeba by zacząć coś ofensywnie grać. Ofensywnie, krasnalem. Bez końca nie możemy siedzieć w tej bazie. Zbudowałeś tę bibliotekę tak, że teraz nie mogę maszynami przejechać i już nie dorobię balist. No dobrze, to osiągnąłem swój cel. No nie mogę jej już zniszczyć, co to zniszczy za... Zniszczy ją i tak ci będziesz miał te buffy zrobione. I zbuduj w innym miejscu, trochę niżej. Nie, bo jeszcze mi się robią dwa buffy. Do tańszych napraw i ten.
O nie, rozwalili moich tych lordów. Kurde, już mają tych gigantów, no. Zaczyna się robić... Zaczyna się robić ciekawie. Musiałbym ten Mithril w końcu kliknąć. Przenieść tam bibliotekę. Masz, ale po prostu, no, co za gość. Teraz katastki będę robił. Czekaj, dobra, już idę ją budować. Już idę ją budować z powrotem. Dobra, chyba więcej wiesz, nie ma sensu robić. Ja już na limicie siedzę, 58 limity. Limit mam 100, ale... Teraz duży atak w końcu przyszedł. Mithril, kliknęłeś? Tak, przed sekundą. Ja zaraz dopiero kliknę. Potrzebuję... 10 krychy. Uważaj 10. Na szamana swojego. Mojego szamana? Nie, to nie twój. Dobra, to oni się leją. Ale Tiera budują. Teraz się go pozbędę. No smok na Mithrilu będzie mocny. Tu nie ma jak go leczyć. Jaka tu jest lawa na tej mapce, fajna. Wulkan jest. Research complete. Dobra, co to się dzieje? Mi się robi. Czy ja chcę tę piątkę? Chyba nie, wieża trzeba budować do limitu. Dobra, no mam smoki w dwóch gniazdach, ale w końcu nie kliknąłem tego Mithrilu. Dobra, zrobimy tak złoto, a chyba go w ogóle nie kliknę, bo nie mam surków. W końcu. O, smokiem we mnie lecą. Ale się szybko złożył. Jednak kusze dają podwójne wypełnienie do wież, tylko to tutaj podwójne wypełnienie do wież, tutaj to nie jest plus 20, tylko plus 10. Na Mithril. No dobrze, jak już
Żydzi, że o 50 metalu to dam. Ebiście. Kliknę. No, ale teraz ty sobie. Jedzie katastrofa pierwsza. Już nie mają szans. Nie! Wygrali. Jak można właśnie robić? Jak można robić kataski? Właśnie wygraliśmy. To jest sekund. Jeszcze daj mi krowę do niej. No, to będzie ciężko. O, jeszcze mogę lordów robić. Musisz ich ustawić, żeby nie byli nadchórzliwym, bo oni są domyślnie nadchórzliwym. Pro tip. Czemu tak jest? Nie wiem, tak samo jest z wampirkami w trójce. I w jedynce też zresztą. Nie wiem, ale to chyba jakiś taki żart. W trójce wampirki są na... Nie. No, my to zmieniliśmy w patchu, ale domyślnie są nadchórzliwym. Bo wampirki muszą w bibliotece opracowywać czary i tylko przywołują nietoperki, a nie się to mlać. Jaka, krasnoludzcy lordowie to niby co? To oni... Co by tu wymyśleć? Bo oni tylko chcą w kopalni pracować, nie chcą się bić, oni nie lubią agresji. Do kopalni? To u mrocznych krasnali jest do kopalni. Pierdolę, szaman mi spiornował smoka, który w ogóle jest na 70 HP. Ale się tu leją, jakie mam odgłosy, patrz. No, ta tu, no. Fartownie nam się jakoś teraz ułożyło, że... O, gniazdo 3 im zniszczę. O! Ale budynków do troli. Jakbym widział twoją bazę. Zobaczysz moje odcinki z kampanii z dwójki, jak gram orkami. Jak ja tam opracowałem schemat rozbudowy. Tam orki mają bazylę? Tak. W dwójce. Orki są potężne. Kto wymyślił, żeby w trójce im zabrać bazylę? Ja nie wiem. Właśnie nie wiem. Chyba przez to, że dali im gornaka, który generuje kamień. Może. Nie no, w dwójce chyba też był gornak, nie? Chyba tak. Jeszcze do niego nigdy nie doszedłem. Cóż. O, katastka 4. Ale mają gniazd 3, ja pierdzielę. Mają co najmniej 4 gniazda 3. Znaczy mieli, bo już 2 im zniszczyłem, ale jeszcze im niszczę 2 kolejne. O, mi się do kopalni dobrać. Your troops are under attack. Your troops are under attack. Jakiś orzeł leci, to twój? To mój. New arms are available. Oni chyba musieli się gdzieś zablokować armią, bo uniszczyłem im wszystkie kopalnie. No, pewnie się wykończyli, niszcząc siebie nawzajem. Już nie, no tu mnie napieprzają. Cały czas coś tu atakuje.
No, ale teraz udało mi się zestakować obronę, więc... No, do takiej grupki, wiesz, już nie podejdą. No, jeszcze mury użyłeś, a mieliśmy nie używać. No, ale bez przesady. Bez przesady, czego się nie robi, żeby wygrać. Jak nisko można upaść, żeby wygrać? Dokładnie. Proszę, widać. Lecę sobie tymi smokami. Na gryfy nie wchodzi Mithril. Wchodzi. Gryfy na Mithrilu? No. Brzmi równie dobrze, co... Znaczy jest równie dobre, jak... Co brzmi... Nie, zabili mi smoka. O kurde, nie pilnowałeś jak oczka w głowie? Właśnie. Trzeba by ich pewnie zacząć dojeżdżać. Ale fajny kwadracik, prostokącik. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 21, wiesz? Ktoś byłby z ciebie dumny z tej zabudowy, nie powiem kto. To byłby dumny. Ja nie wiem. Taka równa. A, już wiem kto. No właśnie. Ale tu naparzanka. No już surowce nam się kończą w kopalniach. Przynajmniej mi, nie będę miał żadnych surowców. No właśnie. Ja mam... Na co niby ja tyle tych surowców wyjąłem? You have too many men. Nie no dobra, przez to się już nie przebijemy. Ty masz tylko dwa smoki i żadnych jednostek? Trzy smoki. Nie no, mam każdą, prawie wszystkie te wieże są wypełnione, więc aha. Mam 101 na 112, więc... Więc już nie bądź pan taki pewien. Nie dwa, tylko trzy. Kurde, to jakieś trolle na berku. Tu znowu atakują. Nie ma łatwo. O, mam czwartego smoka. Nic, ja chyba wyjeżdżam z bazy i coś atakuję. Czas najwyższy. To czy ja wyjadę? Czy mogę tak zrobić? Dobra. Czas poniszczyć ich, bo... Nie ciekawi, gdzie oni się zlagowali. Za mało armii mają jak na... W sensie atakują, ale atakują takimi grupkami trochę z dupy. A co to za kusze nie na piwie? Nie
ma tyle złota, panie. Są takie rzeczy. Ale nie mam nic na orki. Bierze kuszy mnie na piwie. Ej, smok! Jednego lorda. Bitwa smoków. 4 kontra 1. No 4 wygrały, nie spodziewałbym się. Tutaj tam są cześciki. Co? No, to prawda. Nie idź tam. Ja? Nie. Nie zdążę. Widzisz, nie zawsze się wygrywa cześciki. Coś czuję, że zaraz mi jakiś smok tu atakuje. Dobra, Major i plus 1. Major i minus 4. O panie, takie cześciki to. Dobra. Możesz sobie wziąć te cześciki. Ja nimi nie jestem zainteresowany. Moje duszki przeżyły cały ten w początku gry, te cztery duszki. Co tam? Sami wyszedłem, a to wcale nie jest takie łatwe tu. No właśnie. Wiesz, łatwe było, to się tylko była iluzja, że jest łatwo, bo oni się pomiędzy sobą naparzali. Nie mówił, że jest łatwo. Dobra, ja zniszczę tego straczkowego chyba. To jest raczej dobry pomysł. Dom lordowie na Mitrilu, piwie. Jeszcze mogę ich podpalić. O kurde, to będzie potężne, jak pójdą na berku. Idą. O panie. Na berku 15 speeda, 32 kombata. Wygląda impressive. You have too many men. No ładnie składają budynki, nie powiem, że nie. You have too many men. If I must. Gather the boys. Boy. Your troops are under attack. Ale tu mają armię. Tylko że wszystko na terrorze. Wszystko im wystraszyłem smokami.
too many men. Nie, na gryfy nie wchodzi to. No jak armor na pewno wchodzi. Na pewno. Nawet na duszki moje wchodzi przyzwane. A, bo tego tu tak nie widać. Widać, trzeba kliknąć. To z 50 redukcji mają na wszystko. No tam mają plusy na pewno, więc. Najlepsze jest jak ten budowniczy krasnoludów walnie kryta i ma hach, I should have joined the army. Najlepszy tekścik. Dobra, bo jestem na za dużym limicie. O, patrz jaki atak na mnie idzie. Tu gobaski same. Ale nie, tam głębiej są. Gdzie? Jakieś shity. You have too many men. Teraz dużo mam surków, jak sfarmiłem ich kopalnie. Ale mają gniazd 3, o panie. Poniszczyć im to. A ci lordowie na Mithrilu są potężni. Mają gniazda 3 i robią w nich nietoperki, lol. Bo właśnie byłem świadkiem, jak nietoperek wyszedł. Wystraszyłeś mi moje jednostki smokane. Już. Mam limit 134 na 126. Your troops are under attack. Mi się chyba już kopalnie wszystkie skończyły. No. No to trzeba zacząć ich dojeżdżać. Celuj po gniazdach 3. Bo pomarańczowy znaczy już jest prawie dojechany. Tu jeszcze mają gniazdo. O kurde, a tu zaczęli atakować pajace. Niedobrze się tu bawią. Pomarańczowy został definitywnie zniszczony. To akurat dobrze. Dobra, idę ich rozwalić smokami. A ja też już mam run dry na wszystkim. Smok leci. Przylecieć. Your troops are under attack. You have too many men.
No, jednak Mithril mocny na smoki to już w ogóle. O kurde, tu jeszcze mam hero. Chociaż próbował pajacować. Czy jakiś atak na ciebie idzie duży? Mój nie, mój duszek ostatni. A nie, przetrwały mi trzy duszki. Jeden zabił 13 jednostek, drugi 12, trzeci 13, lol. Ja no, zestakowane smoki jednak to robią. Orki mają dość małe rezisty generalnie. No dobra. A nie, już wiem, o kogo ci chodziło, jak mówiłeś, kto byłby ze mnie dumny. Bo ja myślałem, że ci chodziło o kogoś, kto gra z nami multi. A rozumiem, że on grałby, ale nie. O nie, to nie, to nie jestem zadowolony z tego porównania. Jak mogłeś? Tak zbudowałeś, proszę jeszcze, pokazuję tutaj, jest dowód. You have too many men. Your buildings are under attack. Będziemy w czarmie. Hey, lad. Very cunning. All right. Are you... Czemu nie wygraliśmy? Bo jeszcze coś im zostało. Albo jest coś popsute, bo jak tu traciłem hero, to nie wygrywałem. Jest. O, teraz odpadł i wygraliśmy. No panie, nie było easy. No niech mi się załadują te statystyki. 40 expa to rekord. 43. No cóż, no. Co mogę powiedzieć? Ale teraz ci czarni dobrze zagrali, bo mieli najlepsze surki z nich. Więc teraz ci czarni jakoś się dobrze rozbudowali i nie zostali tak dociśnięci. No po prostu walczyli ze sobą. Nie no, total kill. No tak, mają 700. To... Nie no, po prostu dobrze im szło. Mają 700 killi, a ci zieloni mają tylko 400. A my straciliśmy 60 jednostek, więc na nas to się nie liczą te kille. Także no oni po prostu sfragowali mocno tych zielonych. A poprzednio było tak, że najgorsze ataki były od zielonych i sraczkowych, którzy byli tam zestakowani. No ale cóż, no nie powiem, kto lepiej zagrał krasnalem. No cóż, still. No właśnie. No dobra, giereczka była spoko. Przez te smoki. Jakie smoki?